Pomiędzy Pocztą Polską a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa doszło do podpisania umowy. Dotyczy ona wynajmu pomieszczeń w budynku Łukowskiej Poczty na potrzeby oddziału terenowego, gdzie mieszkańcy Łukowa i okolic będą mogli oddawać krew. Jest to bardzo ważny dzień, bardzo się cieszę. Najbardziej chyba cieszy się kierownik tutejszego oddziału terenowego naszego centrum, pani Ania Bogusz, że to już dokonało się, bo na to czekała dosyć długo, żeby ten dzień nastąpił. Naszą troską było, żeby to oddawanie krwi było tutaj w jak najbardziej komfortowych warunkach, jak najbardziej bezpieczne, żeby ta krew mogła być w jak najlepszych warunkach pobrana, jak najlepiej, żeby mogli czuć się u nas honorowi dawcy, żeby z chęcią wracać do tych pomieszczeń. No i mamy nadzieję, że już za kilka miesięcy przetniemy wstęgę, powiemy to już dziś można oddać krew i że ci krwiodawcy, którzy już złapali bakcyla, będą do nas przychodzić i mamy nadzieję, że będą przyprowadzać kolejnych. Dosyć długo trwało swatanie tych dwóch poważnych instytucji, prawie 3 lata. Był moment, kiedy byłem trochę podenerwowany, aż złożyłem interpelację właśnie w tej sprawie, bo wiedziałem, że z jednej strony jest wolny lokal na Poczcie Polskiej, która jest instytucją podległą Ministerstwu Aktywów Państwowych, a z drugiej strony są krwiodawcy, którzy podlegają de facto pod Ministerstwo Zdrowia i którzy nie mają i borykają się z brakiem lokalu. Ja też poszukiwałem lokalu na biuro poselskie i na biuro poselskie było to za duży zdecydowanie lokal, natomiast pomyślałem, że z panem Pawłem, właśnie dyrektorem, że to jest doskonałe miejsce na lokal dla naszych krwiodawców. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo także sam jestem krwiodawcą. W rozmowach, które prowadziliśmy, wiem, jak bardzo brakowało tego lokalu, nie tylko krwiodawcom, ale pracownikom, przede wszystkim może pracownikom. Ta możliwość zapewni im naprawdę godne warunki pracy już niedługo. Wielkie podziękowania też dla premiera Sasina, że ta strategia, ten plan zarządzania naszym ministerstwem to nie tylko polega na tym, że zajmujemy się strategicznymi jakimiś tak rzeczami dla Polski, czy energetycznymi, budową atomu, elektrowni atomowej, dystrybucją węgla, ale także cały czas uwrażliwia nas właśnie na ten czynnik społeczny, żeby zwracać uwagę, żeby te nasze spółki Skarbu Państwa wspierały i dzieliły się tym wypracowanym zyskiem z mieszkańcami, z lokalnymi społecznościami. To jest dobra wiadomość też dla wszystkich mieszkańców powiatu, ale nie tylko, bo tu nie ma rejonizacji, że mają dobre, piękne miejsce, żeby podzielić się z potrzebującymi tą drogocenną tkanką, jaką stanowi krew. Zachęcam wszystkich, żeby podzielili się tym darem. Jaki lokal będą mieć do dyspozycji krwiodawcy i kiedy oddział terenowy rozpocznie tam działalność? Lokal znajduje się przy placówce pocztowej. Nie był ostatnio wykorzystywany przez nas w naszej korowej działalności, czyli tej działalności pocztowo-kurierskiej, w związku z czym w ramach poszukiwania takiego dogodnego lokalu stwierdziliśmy, że możemy tutaj tę placówkę udostępnić właśnie dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Mamy już wyłonionego wykonawcę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Czekaliśmy tylko na podpisanie tej umowy i wtedy zaczniemy ruszać z projektowaniem. Mamy tam maksymalnie 4 miesiące na zaprojektowanie wpisane i później przystąpimy do etapu realizacji dostosowania 165 m2 dla potrzeb Regionalnego Krwiodawstwa, Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa w Łukowie. Chcielibyśmy do końca roku wykonać remont, wyposażyć oddział i z nowym rokiem rozpocząć już pracę w nowej siedzibie. Mam nadzieję, że jest to realne. Jak mówi nam dyrektor Regionalnego Centrum, w Łukowie krwiodawców nie brakuje. Ponad 3000 donacji w ubiegłym roku, 1500 dawców, którzy tutaj w Łukowie oddali krew. Ponad 16 ekip terenowych na terenie powiatu łukowskiego, w czasie których dawcy oddawali krew, i po około 700 dawców pierwszorazowych w ubiegłym roku, czyli młodych ludzi, którzy po raz pierwszy przyszli, oddali krew i mam nadzieję złapali bakcyla i będą przychodzić nadal. Do czasu pandemii łukowski oddział terenowy mieścił się w budynku szpitala. Obecnie krew oddawana jest w pomieszczeniach w budynku Łuksi. Za kilka miesięcy pracownicy oddziału i krwiodawcy będą jako pierwsi w kraju korzystać z lokalu znajdującego się w budynku poczty.